Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne bowiem wzięły swe lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś wzięły oliwę w naczyniach wraz z swymi lampami. Gdy pan młody opóźniał się, zmorzone snem wszystkie zasnęły, lecz o północy rozległo się wołanie. Oto pan młody, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne powiedziały do roztropnych: Dajcie mi swej oliwy, ponieważ nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne mówiąc: Mogłoby nie wystarczyć nam i wam. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe. Weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiadając, powiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Szczęść Boże! Zapraszam na krótką refleksję biblijną Ewangelia Mateusza, rozdział 25, od wersetu pierwszego do 13. Jest to przypowieść o dziesięciu pannach. Czytanie Ewangelii na 32. niedzielę zwykłą rok A. Czasami niektórzy, czytając tą przypowieść, zadają pytania tego rodzaju: dlaczego panny roztropne nie chciały użyczyć swojej oliwy nierozsądnym? Dlaczego okazały się egoistyczne? Zakolorowałem istotne słowa, aby Pomóc nam zrozumieć lepiej tą przypowieść, gdyż ta przypowieść, jak gdyby w pigułce streszcza wcześniejsze nauczanie Pana Jezusa w kazaniu na górze, czyli od rozdziału 5 do rozdziału 7 w Ewangelii Mateusza. Mamy między innymi tu słowo lampa, mamy porównanie między nierozsądnymi i roztropnymi, ten parę słów można by też dobitniej przetłumaczyć, jako głupie i mądre. Z kolei mamy, jest mowa o zamkniętych drzwiach. Mamy wołanie Panie Panie otwórz nam i stwierdzenie nie znam was. Lampa z oliwą z naszej przypowieści może przywołać nam metaforę światła z początku rozdziału piątego, czyli z początku kazania na górze, gdy Pan Jezus mówi, wy jesteście światłem świata. Nie może ukryć się światło położone na górze, nie zapala się też światła, nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Zatem moglibyśmy połączyć, tak jak lampa łączy się z światłem, tak i dobre uczynki łączą się z oliwą, czyli brak dobrych uczynków, Byłoby też również brakiem oliwy w lampach. Z kolei, idea zamkniętych drzwi może przywołać nam e, tą przenośnie ciasnej bramy, że należy przychodzić przez ciasną bramę. I istotnie, teraz, poczynając od siódmego rozdziału, czyli ostatniego rozdziału Kazania na górze, od połowy tego rozdziału od wersetu trzynastego aż do końca, Mamy pozostałe idee z naszej przypowieści, które się łączą. Przychodzenie przez ciasną bramę wymaga właśnie wysiłku, dlatego też, aby wejść jeszcze przed zamknięciem drzwi, wymaga również wysiłku, przygotowań odpowiednich. Z kolei mamy też na bezpośrednio na tym porównanie między drzewem dobrym i drzewem złym. Gdyż fałszych proroków rozpoznamy po, po ich owocach. I po pośrednio po tym mamy również te wołanie, które już przytoczyłem w zeszłą niedzielę, gdyż w zeszłą niedzielę mieliśmy czytanie Ewangelii z początku 23 rozdziału, teraz już przeskoczyliśmy aż do rozdziału 25. I właśnie nasza przypowieść również odwołuje się bardzo mocno. Do tego stwierdzenia, gdyż pod koniec naszej przypowieści mamy to dobitne stwierdzenie, że nie znam was, a tutaj mamy też te podwójne wołanie: Panie, Panie e, że nie każdy, kto mówi, Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale Ten, który spełnia wolę Ojca Mego, który jest w niebie, i później dobitne stwierdzenie, że nigdy was nie znałem. Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości, wy, którzy czynicie nieprawość. I ta idea teraz czynienia woli Ojca, wypełnienia słów nauczania Pana Jezusa jest ujęta w samym zakończeniu, gdzie mamy również naszą parę tych przymiotników odnoszonych do Panien jako roztropnych i nierozsądnych. Jest mowa bowiem o człowieku roztropnym, który słucha. Słowa pana Jezusa i wypełnia je, i ten jest porównany do człowieka, który buduje swój dom na skale. Z kolei, osoba, która słucha słów pana Jezusa, a nie wypełnia je, jest porównana do człowieka nierozsądnego. Czyli mądrym jest ten, który słucha, ale też wprowadza w życie. Czyli tutaj, kolejnym byłoby znowu tym elementem, który porównuje się do oliwy z tej lampy. A z kolei brak tej oliwy w lampie, w lampie jest słuchanie tylko słów, bez wprowadzania ich w życie. Czyli nasze czyny, nasze uczynki są tą oliwą, która jest potrzebna, aby te lampy świeciły. Czyli innymi słowami, my sami jesteśmy tymi lampami, a bez uczynków jesteśmy lampami, które gasną. Z kolei, gdy wypełniamy uczynki właściwe, wypełniamy wolę Bożą, Jesteśmy lampami, które świecą. Zatem Pany roztropne nie mogły dać ze swej oliwy pannom nieroztropnym, ponieważ uczynków wykonanych nie można komuś przekazać. Każdy musi wykonać je, dlatego też jak one stwierdziły, udajcie się na rynek, a kupcie sobie. Było to wezwanie do tego, aby wypełniły jakieś czynności, czyli zdobyły jakieś uczynki dobre. Wykonały coś, aby mogły sobie zasłużyć, ale okazało się, że to już było za późno. Szczęść Boże. Pragnę wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii.